Nie ma, jestem Piotr 3575, a to jest kolejny odcinek serii A propos. Tym razem chciałbym dość nietypowy filmik z tej A propos. Chociaż początek to co zwykle. Takie pytanie. Czy byście chcieli znowu PvP w Infestation? O coś. Mam dwie snajperki najlepsze, te AW Magnum, i czy byście chcieli o taką jedną zawalczyć? Jeśli tak, to czemu by nie? Napiszcie mi w komentarzach lub nawet na Steamie, po prostu żeby zapisywać, i nie będę robić tak jak wtedy, jak walczyliście o, jak kilka osób grało o The Thailand Epidemic, tylko tak minimum ileś tam musi być osób. Się zastanawiam, ile ma być minimum, 4, 6, 8, najlepiej jak będzie tak parzyście, najlepiej to albo 4, albo 8, bo 6 to wiadomo. Potem trzy osoby wygrają, no i nieparzyście by było. Ale czy będziecie chcieli, bo mi tam w sumie wszystko jedno. Albo będzie, albo nie będzie, dlatego to akurat te PvP to od was zależy. Ale na 100% musi być w sumie nawet tych 6, ale żeby po prostu było minimum tych 6. Bo 3, to już wtedy było 3, ale wtedy miałem 65 subskrypcji lub 60, teraz mam 117, więc możliwe, że więcej osób się zgłosi do PvP. W sumie o snajperkę, no niektórzy nie mają, niektórzy mają tylko kilkanaście. I poprzednie A propos to nagrywam wczoraj. Dzisiaj nagrywam pierwszy styczeń, w sumie taka wczesna godzina, 7.15 zacząłem. I te A propos będzie dopiero zostawione za 2-3 dni, jeśli jeszcze się tak zastanowię. Chociaż może nawet w sumie jutro. A się po prostu zastanowię, jak to z tym będzie, bo nie chcę na razie tak wcześnie mówić o tym, ale mam dużo czasu na nagrywanie, więc pomyślałem sobie, że wcześniej po prostu to nagram. A teraz takie nietypowe. Chciałem pokazać taki typowy dla mnie dzień, zawsze początek miesiąca, czyli oczywiście intro co miesiąc. No kilka, trochę zapisów było mi potrzebnych do robienia, oraz zawsze ja tak robię, no oglądam sushi, bo zawsze tak robię przed stworzeniem intra. Gdzie to? Zawsze patrzę mniej więcej sobie, jakie inni z danej gry robią, bo ja akurat z This War of Mine chciałem, bo podoba mi się gra i sobie pomyślałem, że może intro z tego zrobię. To tak patrzyłem, jak ludzie używali, i się okazało, że lwia część z nich używa tego samego intra, dokładnie to samo. Ten sam filmik, ta sama muzyka, tylko niektórzy są kreatywni jakoś. Ja sobie pomyślałem, że może stworzę takie intro, potem zastanawiałem się, jaką muzykę. No, w sumie trwało mi to godzinę, zrobiłem intro i to intro będzie pokazane dzisiaj. A to będzie a propos jutro lub pojutrze. Ogólnie mi się jeden filmik przetwarza, to akurat będzie razem z intrem. I zawsze tak robię, że wpadki z gier, jak kiedyś mówiłem, co 2 tygodnie. A intro to robię co miesiąc. I intro zawsze ląduje tutaj. I to się nazywa, już nie pamiętam jak, zwiastun kanału, o, zwiastun kanału. Te intro to nie jest dla filmików, bo wtedy by trochę pogorszyło jakość, czyli zmniejszyłoby ilość FPS-ów, by mu się łączyć na OBS-ie. A pamiętacie, OBS to mi to by zajęło po pierwsze 2,5 godziny, a po drugie by musiał tak z 5 razy próbować, może by mi się w końcu udało to połączyć, bo ja mam za... Znaczy OBS. A, co ja pieprzę. Nie OBS, tylko Vegas Pro.
Vegas Pro nie ogarnia tak długiego filmiku z dobrą jakością. Do 720p jeszcze tak, ale 1080 to już niezbyt. Takie 15-minutowe, 20-minutowe filmiki to tak, ale nie 40-minutowe. I zawsze te intro będzie lądować u mnie jako zwiastun, a do filmików zbytnio nie jest używany. Nie będzie używany. W sumie też będzie moje 8 intro. Nie jest źle. I tak jak mówiłem, to ta propos akurat będzie tym razem krótsze, ale to takie podsumowanie. Takie dzień z życia. O tej godzinie to noc z życia. Ale dzisiaj, no wiadomo, Sylwester był zawsze, obiecywałem sobie co roku, że w Sylwestra w ogóle nie będę spać. W sumie jakoś się trzymam. Nawet z pornogram filmików, intro, a propos. W sumie w ten weekend jeszcze wpadki z gier, parada atrakcji i jeszcze sobie coś muszę nagrać. A właśnie, i tutaj mam na zapas w sumie. W sumie to sobie mogę już usunąć. Czy jakiś błąd? To czekaj, włącz sobie Origina, tylko że. A, dobra, dobra, już wiem, już wiem. Okej, dobra. Ogólnie tutaj mamy na zapas sobie zrobiłem odcinków z Prince of Persia, trochę wkurzyłem. Ale. Jest 7 filmików, to. Plus ten, co się przetwarza, to 8, czyli mam na 4 dni. Jeszcze sobie coś nagram, jeszcze się zastanawiam, może After Fallen, ale to już nie jest rozmowa o propo, a więc. Bo to. Zastanawiam się, czy byście na serio chcieli takie PvP, bo bym chciał z. Ciężko mi znaleźć dobre słowo. Zastanawiam się, czy by was to zaciekawiło. Te PvP o jakąś nagrodę. I zastanawiam się nad też jedną rzeczą, ale to już krótko. O robieniu live'ów. Gdybym robił live'y, to bym miał takie opóźnienia 13-15 sekund. I się zastanawiam, czy byście chcieli takie opóźnienia. W sumie przyciąć to. Przycinać to jedynie będzie się, nie wiem. Chyba w ogóle. Gubić klatek, no może tam czasem trochę będzie tam. Jak tutaj zgubione klatki, nie wiem, z 1% to by był, lub kilka. Ale napiszcie mi, czy byście chcieli i PvP, i ten Twitch. A więc to był na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się, nara.